Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Cesada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiej drużynie kibicuje Andrzej Sośnierz? No, piłkarskiej? Śląskiej. Śląskiej. Od wczoraj się mówi Piast Gliwice. No to Śląska. I to polityk powinien wiedzieć chyba. Piast Gliwice, okej? Okay? Po 30 latach tytuł mistrza Polski wraca na Śląsk. Gdzie w sumie tyle, no takie symboliczne, piłka nożna kojarzona była ze Śląskiem, ale jakoś nie wiodło się. Panie pośle, teraz kategoria w takim razie po tej, czy w cieniu tej euforii, kategoria rozczarowania. Dlaczego piątka Kaczyńskiego na Śląsku i w Zagłębiu będzie tylko czwórką? To znów taki propagandowy chwyt. Piątka Kaczyńskiego to ten ostatni punkt związany z transportem, to były środki na przywrócenie transportu tam, gdzie został zlikwidowany. No, póki co na Śląsku na szczęście nie został zlikwidowany. Czyli ale w ustawie zapisano wprost, że teren górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii po prostu się na ten program fundusz nie łapie. A są na jego terenie, na terenie tej metropolii również mniejsze gminy peryferyjne, których ten transport może nie jest idealny. Nie jest idealny, ale to nie jest program dofinansowania transportu w ogóle, żeby po prostu no, było więcej tam środków, tylko to jest program przywrócenia linii zlikwidowanych w tych miejscowościach, które są w ogóle często odcięte od świata w tym momencie w dużym tam stopniu. Więc to troszkę nic dziwnego. Tak ten program został sformułowany. Nic dziwnego, ale widział pan kiedykolwiek program rządowy, jakikolwiek, z którego po prostu wycinano by z góry jakikolwiek obszar Polski? Tak jak w tym przypadku? No, różne rzeczy. Nie przychodzi mi na myśl w tej chwili konkretny program. Natomiast cel programu jest dość oczywisty. No, w metropolii funkcjonuje na szczęście i cieszmy się z tego powodu transport publiczny dobrze, więc nie trzeba tu było niczego dofinansowywać. No, ale pamiętajmy o tym, że zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, metropolia dostaje pieniądze, ale nie może przeznaczać je na transport inny niż metropolitalny. A proszę sobie wyobrazić, że zgodnie z prawem autobus, nie wiem, w Rudzińcu, Bojszowach, Wyrach nie jest transportem metropolitalnym, płaci za niego gmina. Ale jeszcze raz przypominam, ten program nie był na dofinansowanie transportu i poprawę wszystkiego, co można w transporcie, bo to byłoby zupełnie inne. A to tylko my mamy pieniądze. Dobrze, a cała reszta Polski zasługuje na tego typu wsparcie. Nasz układ drogowy jest jednym z lepszych w Polsce. No co, mamy go pogorszyć? No, własnym przemysłem, środkami unijnymi, środkami lokalnymi, ale udało nam się zbudować niezły układ komunikacyjny, więc cóż, no to Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witamy również Państwa po raz drugi. Panie pośle, witam też po raz drugi. Czy nie jest tak, że nie jest to realizacja obaw, urealnienie obaw, które mieliśmy od samego początku powstania metropolii? To znaczy, że skoro mamy metropolię, to będziemy po prostu gorzej traktowani w różnych rządowych rozdaniach, w różnych rządowych programach ogólnopolskich. Nie, takie zagrożenie nie istnieje. Natomiast no, bardziej myślę, że koncepcja metropolii dopiero się wykuwa. Ja osobiście niektórymi działaniami metropolii jestem troszkę rozczarowany, bo no, zarząd metropolii powinien rozwiązywać problemy metropolitalne, czyli całego tego układu i rozwiązywać sprawy, które jakby między poszczególnymi jednostkami są czasem trudne do zrobienia. Ale kiedy, jak słyszę czasami, zarząd rozdaje pieniądze na lokalną drogę, no to się mija troszkę z celem. To nie ma być kolejny szczebel administracji, który robi to samo, co inne, tylko powinien właśnie jego istotą było rozwiązywanie problemów, które nie można rozwiązać tylko w jednej gminie. No taka polityka solidarnościowa, spójnościowa, no to nawet w Unii Europejskiej istnieje. No tak, ale niech pan spojrzy na to, jak rozdzielono niektóre dotacje. To wydaje się, że tylko na sprawy lokalne w danej jednej gminie. To troszkę się mija z celem. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo od początku. Myślę, że zarządzający tym metropolią nie do końca rozumieją pozostałe metropolia.
ułamek działalności metropolii też chyba. Czy nie jest cel główny, nie jest to główna istota funkcjonowania metropolii? A co jeszcze metropolia robi w tej chwili? Na razie plany. No więc właśnie. Na przykład. Ale mamy integrację transportu. I takie plany będą jeszcze tworzone. Ja osobiście troszkę zawsze byłem lekko sceptyczny wobec samej koncepcji metropolii, dlatego że obawiałem się, że powstanie kolejna synekura, gdzie siądą urzędnicy i coś tam będą dzielili. I niestety moje obawy zaczynają się sprawdzać. Czy te obawy, panie pośle, wyraża również Jarosław Kaczyński, który od kilku tygodni powtarza na wiecach w Polsce, że PiS jest przeciw rozwojowi metropolitalnemu w Polsce. Czyli co? Marny nasz los? Nie chcę tutaj komentować tego, natomiast osobiście uważam, że jest może nawet i utopijnym taki pogląd, że jakiś obszar, duży obszar, to, że cała Polska będzie się rozwijała równomiernie wszędzie, w każdym jej miejscu. To jest jakiś taki, oczywiście chciałoby się, żeby rozwój kraju szedł do góry, ale w każdym kraju, w każdym ośrodku musi być ośrodek wiodący. Wszędzie pojawiają się pewne centra, na przykład choćby i w medycynie, że gdzieś się skupiają specjaliści na przykład od przeszczepów serca. No i jakoś to się stało, że w Polsce to w Zabrzu, a nie gdzieś tam w innej części i mało tego, tylko w jednym miejscu, a dopiero potem poszło w inne i te zresztą nie wszystkie. Ale więc panie pośle, każde państwo musi... Prezes Kaczyński mówi tak, jeżeli jednym ktoś chce dawać bardzo dużo, a innych pozostawiać w biedzie, to godzi w jedność narodu. Przecież tak naprawdę to chyba o nas. No bo kto dostaje na rozwój metropolitalny jakiekolwiek pieniądze? No my właśnie, jako jedyni. Na rozwój dostajemy. My przede wszystkim dużo wypracowujemy na Śląsku pieniędzy. Co by nie powiedzieć. W związku z tym, czy my coś dostajemy, czy się dzielimy z innymi, to już jest problem dyskusji. Pańskim zdaniem to jest o nas, to jest zapowiedź, nie wiem, zlikwidowania metropolii, która godzi w jedność narodu w Polsce? Nie, metropolia prawdopodobnie oby się sprawdziła i rozwiązywała problemy metropolitalne. Ale czy Jarosław Kaczyński da szansę metropolii, skoro mówi, że to jest... PiS jest przeciw rozwojowi metropolitalnemu. Na razie myślą i planują. Więc jak będą mieli dobry plan, to wtedy... No tak, tylko takie rzeczy się nie tworzą z roku na rok, czy w dwa lata, czy w trzy lata. Sami prezydenci też to mówią. Ale to troszkę odwrócenie kolejności. Pierwsze trzeba mieć pomysł, co metropolia ma robić, a potem ją tworzyć. Dobrze, a kiedy teraz się plan układa, to troszkę późno. Ale jeszcze raz to wyjaśnijmy w takim razie słowa, czy spróbujmy zrozumieć to, co miał na myśli prezes Kaczyński. Czy to jest... jakaś groźba, której powinniśmy się obawiać? Ja osobiście mam troszkę inny pogląd. Uważam, że jednak w kraju trzeba dopuścić do powstawania centrów, gdzie... Metropolitalnych, czy jakkolwiek je nazwiemy. Metropolitalnych, bo to metropolia, no to jest właściwie specyficzna struktura administracyjna. Centra w różnych dziedzinach, to w Poznaniu może jakaś nauka lub jakiś przemysł się szczególnie rozwijać, jakieś umiejętności. Gdzieś może powstać Krzemowa Dolina, tak? Nie mogą powstać w każdym województwie. Na Śląsku podobno też. Premier Morawiecki obiecywał. Może będzie. Więc tu centra muszą powstać. Ale te centra powstały już, to pretensje do, nie wiem, kartografów albo do no osadników, no którzy założyli Gdańsk, Wrocław. Ja uważam, że centra to dobra rzecz. Powstają skupienie pewnej myśli i one potem promieniują i stopniowo ciągną do góry również inne regiony. Więc nie jestem tutaj takim ortodoksyjnie przeciwny właśnie pewnemu zróżnicowaniu rozwoju w państwie. Bo no, byłoby może, jeszcze raz mówię, utopią uważać, że cały kraj się będzie równomiernie rozwijał w każdym miejscu. I czwórka Kaczyńskiego zamiast piątki na terenie gmin metropolii, to nie jest z tym powiązane? Ale finansowanie transportu to zupełnie coś innego. No, tu na szczęście takich problemów nie mamy, jak w innych regionach Polski. I właśnie to jest przykład na to, że dobrze rozwinięty region może dawać przykład innym. I nie musi dostawać, nie musi się upominać o rządowe pieniądze, jako jedyny w Polsce. Zawsze jest prymusami się po prostu, prymusami. Ale dlaczego posłowie PiS nie protestują w tej sprawie, tak tylko mnie ciekawi? No bo jeszcze raz powtarzam, ten program nie był do tego, nie był na dofinansowanie transportu w ogóle, tylko na przywrócenie. Ale może linii, u nas tam, też są takie połączenia. No to proszę dać przykład, że coś warto byłoby, że jakieś miasto jest wykluczone. Autorzy tej ustawy nawet nie wiedzą, czy są, czy nie, po prostu wykreślili z góry teren, obszar metropolii. Panie pośle, czy pan jechał też pociągiem powstańczym z Katowic do Warszawy, czwartek, 5:57 bodajże?
Pociągi powstańczym nie jechałem, ale, no, ale jakiś ciekawy pomysł, szczególnie uświadomienia może pozostałej części Polski, tam jadąc, to on takie przypomnienie będzie propagował, no co się tu działo, że myśmy drogę do Polski wywalczyli i to w prawdziwej ciężkich bojach. No właśnie, ale to krytycy powtarzają, że to ten pociąg jechał w złą stronę, no jak pociąg do Śląska, który jedzie do Warszawy. To przedsięwzięcie właściwie, no, które propagandowe, no, ono nie odtwarza wydarzenia. Zresztą wtedy żaden pociąg aż tak nie przejechał, ani w tamtą stronę. Przyjeżdżali rzeczywiście głównie z Wielkopolski działacze i osoby, które wspomagały śląskie powstania. Nie uważa pan, że tym takim pociągiem to prezydent Duda raczej powinien nas odwiedzić, przyjechać z Warszawy faktycznie pociągiem do Śląska, bo to nie był pociąg do Śląska, tylko do Warszawy. No można temu nadawać różne znaczenia. Ja myślę, że upowszechnienie głównie Ślązacy muszą przypomnieć pozostałej części Polski, że my tą drogę do Polski wywalczyliśmy. Ale to Ślązacy muszą, my musimy przypominać o tym, co... No, trzeba się upominać o swoje, jak pan no to zgoda, tylko że przecież to powinno być w kanonie polskiej historii. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Wielkopolanie też przypomnieli o sobie, że oni też mieli powstanie, które notabene przebiegało w dużo mniejszej, w mniejszym napięciu. Tam Niemcy się sami poddawali, sami oddawali broń. Było kilka potyczek, ale nie na taką skalę jak na Śląsku. Tu się toczyła prawdziwie ciężka walka. A Wielkopolanie nie mieli skrupułów i rozpropagowali w ubiegłym roku dość mocno, było dość dużo się mówiło o powstaniu wielkopolskim, prawda? Czyli to wszystko na naszych barkach. Działacze ruchu autonomii Śląska... Jak się Śląska, sam nie upomnisz o swoje, to o tobie zapomnę. No właśnie, dlatego może działacze ruchu autonomii Śląska, żegnając ten pociąg powstańczy jedzący do Warszawy, wywiesili transparent: bez autonomii nie wracajcie. No. Panie pośle, pan rozumie, co stało się z waszym poparciem, albo co dzieje się w sondażach na finiszu kampanii? No, jeśli wierzyć sondażom, bo sondaże w Polsce dość znacznie rozchodzą się potem z wynikami wyborczymi, czasem diametralnie, czasem bliżej, więc jest to też, sondaże i ich publikowanie też jest narzędziem walki wyborczej. Ale załóżmy, no, że tak jak wcześniej wierzyliśmy, że ta przewaga PiS pokazana nie w jednym sondażu, tylko w pewnym zjawisku, odzwierciedlanym przez szereg badań. Tak w tym przypadku widzimy, że to Koalicja Europejska dziś wygląda na to, ma większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach. I co się stało, że ta bezpieczna przewaga PiS wyparowała? Ja znam sondaże odwrotnie, że jednak PiS wygrywa w tych wyborach. A jeżeli... No więc walka z sondażami jest takim trochę... A panie pośle, pomyślmy o tym, co się stało w Polsce. Film Sekielskiego o pedofilii w kościele, to w jakiś sposób wpłynie na emocje wyborców 26 maja? W ogóle jeśli taka kwestia w ogóle powstaje, to pokazuje, jak daleko polityka i racjonalność odeszła od tego, co się dzieje. No przecież co ma wspólnego pedofilia w kościele z wyborami europejskimi? No nic. No ale jeśli ma na to wpływ, no to już żyjemy w jakimś świecie. Ta emerytura, prawda? Panie pośle, inne świadczenia, które wasza partia przygotowała na kampanię, to ma coś wspólnego? Oczywiście, że wiele działań propagandowych nie ma nic wspólnego, a naród tak jakoś reaguje na to. Więc w każdym razie na pewno problem pedofilii w kościele, zresztą nie tylko polskim, a w ogóle problem pedofilii w ogóle w społeczeństwie, bo to na Boga nie dotyczy głównie Kościoła. Kościół sobie z tym po prostu bardzo nie radzi z rozwiązywaniem tego problemu. Po takiej instytucji należałoby oczekiwać jasnego, szybkiego reagowania, a nie takiego jakiegoś niezamiatania, no bo problem nie jest zamiatany pod dywan, ale jakoś takiego przewlekłego rozwiązywania, niezdecydowanego. Właśnie Kościół takie problemy powinien rozwiązywać moim zdaniem szybko i jednoznacznie. I tutaj jest pewne rozczarowanie stanowiskiem Kościoła. Tylko co to ma wspólnego z wyborami europejskimi, to już w ogóle... Przekłada się na emocje, jak widać. Natomiast to, co prezes powiedział, problem pedofilii nie dotyczy tylko, a wręcz przeciwnie, to tylko niewielka część tego problemu to jest w Kościele, chociaż tak jak powiedziałem, tam jest bardziej widoczna i tam jest bardziej przykra. To jest problem dużo szerszy. Notabene
pedofilia łączy się z homoseksualizmem i to też są tutaj problemy, że w jaki sposób się łączy z homoseksualizmem? Bo pedofile najczęściej są homoseksualistami, najczęściej statystycznie. No to jest taka łączność. Takie badania? No, tak, pan zna? Tak. To już blisko do tego, co mówił niedawno europoseł Legutko, mówiąc, że to nie pedofilia, tylko pederastia. Właściwie ja mam wrażenie, że tego typu... Pytanie, czy tego typu wypowiedzi, tego typu diagnozy, to bardziej wam nie szkodzą niż ten, niż odbiór tego społeczny, odbiór tego filmu. No ale to mówienie, ja nie mówię w tej chwili o profesorze Legutce, ale mówimy o faktach. Jeśli takie są fakty, no to nie będziemy zaprzeczać przyczyn propagandowych. Więc tego mamy szereg problemów związanych z tą obyczajowością i więc i pedofilia też jest jednym z problemów. A czy przez bliskie relacje PiS i Kościoła, błędy Kościoła nie idą dzisiaj na wasze konto również? Nie ma pan takiego wrażenia? No przeciwnicy na pewno będą próbowali tak wciskać i a kto, jacy kandydaci wiszą na płotach i murach kościelnych, parafialnych w całej Polsce, panie pośle? Ja nie wieszam, bo zresztą niewiele wieszam plakatów i nie korzystam z tego typu. A czy pan tak po ludzku rozumie protesty, sens protestów przeciwko homilii arcybiskupa Jędraszewskiego podczas na przykład najbliższej pielgrzymki do piekar śląskich? No ja w ogóle już powiedziałem, że Kościół powinien ten problem rozwiązać. Zdecydowanie nie uchylać się od niego, nie zamykać na niego oczu. No, to, co pokazano w filmie, przykre. Czas publikacji też pewnie nieprzypadkowy, ale jest faktem. Nie ma co się na to wprost obrażać. Arcybiskup Jędraszewski to ten, który powiedział, że kardynał Pell skazany w Australii za pedofilię to tak naprawdę jest dowodem na prześladowanie Kościoła. No nie, no ale właśnie mówię, to trzeba rozwiązać. No nie będę komentował tego. Panie pośle, ile jest prawdy w waszym sojuszu, możliwym waszym sojuszu chyba jesienią, tak? Z Konfederacją, czyli tym mariażem różnych ugrupowań od Korwina przez i osób, Brauna, Leroya, Kaję Godek, narodowców. Możliwe? Nie chciałbym teraz przesądzać o przyszłych koalicjach, ale ja osobiście nie byłbym przeciw. Zresztą koalicję sama w sobie, ta nazwa skupia, to nie jest zjednoczenie. No, to jest związanie, no najbardziej egzotyczną w tej chwili koalicją jest koalicja europejska, która no, od skrajnych lewaków do takich centrystów, a nawet lekkoprawicowych ugrupowania skupia. I to jest właściwie egzotyka, prawda? No, Jaruzelski i Kiszczak kiedyś też się dziwili, że dlaczego oni wszyscy chcą się zjednoczyć, żeby obalić PZPR. No, no i teraz wszyscy się zjednoczyli, żeby obalić rząd PiS-u. No i to tak dziwacznie właśnie wystąpiło. No aż panu to nie daje do myślenia? Takie wzmożenie? Taka mobilizacja? Taka jedność przeciwko? No to oznacza tylko jedno. Nic nas nie łączy, tylko chęć zdobycia władzy. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim, bo to znaczy, że wszystko zrobimy, byle tylko zdobyć władzę. Ale po co? A propos egzotyki, właśnie politycy mówią, że ta Konfederacja, Korwin-Mikke i cała reszta postaci, którzy tworzą tę dziwną koalicję również, to nie, realizują, nie dziwno. Ona jest dość... realizują interesy Kremla. A no, to takie wątpliwości co do w ogóle nurty narodowe w Polsce, również i w Polsce przedwojennej, jeszcze kiedy powstawały, no zawsze było o taki osłowianofilstwo tu oskarżane i Nodmowski widzieli bardziej wroga po stronie zachodniej niż wschodniej. No więc tego typu tendencje do no, łączenia się z niektórymi, ze Słowianami, może tak bym powiedział, no to występują od dawna. Że nie wiem, i wołem, Korwin-Mikke mówi, że chciałby, żeby ktoś taki jak Putin był prezydentem Polski, bo by się nazbano na Zachodzie. No, faktem rady jest, boskie. Że, no nie, ale faktem jest, że w polityce trzeba grać różnymi instrumentami i to nie znaczy, że jak się człowiek zadeklaruje, że będę
Tak jak to kiedyś jadąc przez Czechy było ze sowieckim swazem powietrzne czasy, a nigdy inak. No i okazało się inak. Ale jak się tak w głowie zawsze z tobą będę i nie ruszę, no to wtedy nie grasz w polityce w ogóle, nie liczysz się, bo już jesteś przypisany. W polityce trzeba grać na różnych instrumentach. Są jeszcze na świecie Chiny, wielkie mocarstwo, rosnące w siłę, więc tutaj tak czy inaczej, daleko Sośnierz Junior no. I Sośnierz, tata Sośnierz będą blisko siebie w końcu. Natomiast jeśli byśmy byli w sojuszu, to nie mamy zbyt, nie jest mi zbyt trudno, syn jest w Korwinie, czyli w tej konfederacji w tej chwili, więc... A synowi pan życzy mandatu w eurowyborach, czy bardziej sobie? Życzę nam obu, żebyśmy funkcjonowali, będzie przynajmniej ciekawie. Będzie z pewnością ciekawie. A z poglądami syna, tak jeszcze na koniec, ostatnio wyrażonymi, to pan się zgadza, czy tak średnio? Znaczy, nie jestem całkowicie... Częściowo się zgadza. To z którym się pan nie zgadza? To trzeba byłoby konkretnie powiedzieć. No, najczęściej nie zgadzam się... Feministki na przykład to nie są prawdziwe kobiety. Tak mówi. Może nie są prawdziwe kobiety, ale feministka to jest choroba ludzkiego umysłu, no nie wiem. Tak pan mówi też? Tak powiedział syn? Ale nie, to pan tak powiedział. No ja tak powiedziałem. Czyli ta koalicja PiS, Konfederacja coraz bliżej. Może to Sośnierzowi przyciągają po prostu. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.